Egipt. Kolejny incydent na kanale Sueskim. Kolejne spowolnienie ruchu na kanale Sueskim. Przyczyną tankowiec. Płynący pod włoską flagą tankowiec MT Runford miał problemy techniczne. Znak zapytania ruch na kanale Sueskim został spowolniony. Jak podał Reuters, tankowiec miał problemy z silnikiem. Na pomoc zostały wysłane holowniki Imhotep i Mosaet 3. Władze kanału Sueskiego SCA powiedziały Reutersowi, że problem trwał 10 minut i został naprawiony. To nie pierwszy incydent na kanale Sueskim. Incydent miał miejsce kilka dni po tym, jak wznowiono ruch na kanale Sueskim zablokowanym wcześniej przez ugrzęźnięcie na mieliźnie 400-metrowego kontenerowca Ever Given. 23 marca ten przewożący towary na trasie Azja-Europa statek pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Sohei Kisen obrócił się i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu. Blokada tej kluczowej dla transportu między Europą a Azją drogi morskiej wpłynęła na ceny ropy i transportu morskiego na świecie. Jego dalsze zamknięcie miałoby poważne konsekwencje dla światowego handlu i łańcuchów dostaw.